Siemanko, siemanko. Jakiś czas temu ocean wyrzucił wieloryba w Balinsk Eryx. To jest jakaś godzina 40 drogi od nas tutaj. No i zdecydowaliśmy się z Sylwią jechać. Może uda się tam jakoś dostać, bo to też takie jakieś dziwne miejsce. Zobaczymy. Natomiast jestem bardzo ciekawy, jak wygląda. No niestety martwy wieloryb. Gdzie ty jedziesz sobie? Zobaczyć megalodona, ma 19 metrów, bo sprawdzałam dzisiaj. To nie jest rekin, megalodon, tylko wieloryb, kobieto. Te mają szok te. Kwaski. Kwasy. Muszę się przytrzymywać, bo muszę się na siłę. To jest w ogóle zajebiste miejsce. Pokażę ci sobie. Ja już byłam dzisiaj na spacerze i to takim dość sporym. Ale ja mam taki inny powoli. Już wali, no? No ja go czuję. Ja myślę, że tam mogę już nie zrobić. Może mu się odpurtnąć też tymi gazami. Normalnie nie zaczyna żądać. Wtedy normalnie padną wszyscy do pola. Co tu mi chodzi? Co te zegarki tam są podłożone? Nie wiadomo. Kogo znalazł? Tu lokalny? No, trudno go nie zauważyć było pewnie. W stanie ewakuować stąd, gdyż po pierwsze może wybuchnąć, po drugie ciężko jest tutaj dojechać jakimś ciężkim sprzętem. No dupny kurwa zwierzak. Szkoda, że musiał paść. Nie śmierdzi aż tak bardzo, może przez to, że wieje. A teraz właściwie go czuć. Wali. Wali. No, jednak wali. Wiatr zmienił chyba kierunek. Ale dupny. Fuck. Genitaliów. Nie, zapytałam cię, czy widać mu twarz. Głowę, no z tamtej strony trochę tak, ale gdzieś tam już wyleciało coś z japy. Też ciekawa zatoka.
ludzi przychodzi. Wycieczki wręcz bym powiedział, ale trudno się dziwić. Rzadko spotykany widok. No ogromny zwierzak. Śmierdzi, jak ogólnie gdzieś tam się podejdzie, ma czuć. Tutaj gościu prawie nie zmiotował, tak. Niektórzy ludzie są bardzo wrażliwi na takie zapachy. No i nic. Mam nadzieję, że w przyszłości uda się zobaczyć wieloryba na żywo. W Irlandii jest to jak najbardziej możliwe. Tak samo basking sharki. No i zobaczymy. Także felek. Do zobaczenia w innym świecie. Kupujemy ten budynek na Bed and Breakfast. I kto, i co tu wstawić? Dwa singielówka chyba dla ciebie. Damy ten, taką tabliczkę, że kiedyś tu wyrzuciło martwego wieloryba i ludzie będą zainteresowani. Aha, i? I ale będą wykupować. Ale tutaj zmieścisz Bed and Breakfast, idioto? Ty sobie możesz pozać. Mieszczą się ludzie. Jest kominek? Jest kominek, jest. Trzeba zainwestować. Ta woda tutaj w Irlandii też jest zajebista. Trochę pogody i jest odcięcie. No nic, spadła ci kamera sama jak zamknąłem drzwi. To twoja wina. Spadło mi na palec. Widzisz, że to marynarz. Marynarz? Chyba rybak, a nie marynarz. To jest marynarz rybak, pamiętaj. Nie chcę tego patrzeć, co on przywiózł. No ale może przywiózł właśnie kraby. To nawet jeśli przywiózł kraby, to co to ma to znaczy? Wolnie jednego. Cześć. Poszukam. Dobra, idziemy tą kawę. Warto takich zdrowych jakichś rzeczy. Są olejki eteryczne, zobacz, i mydła. My pijemy kawkę na plaży, mówisz, Sylwuś. Poszło jeszcze do toalety, natomiast wracamy do domu. Pomysł, żeby jechać zobaczyć tego wieloryba, był właściwie Sylwii wczoraj, jak siedzieliśmy wieczorem. I myślałem, że jak pojedziemy zobaczyć tego wieloryba, to po pierwsze gdzieś tam będzie ciężko dojść. Wzięliśmy gumowce, myśleliśmy, że będziemy się musieli przeprawić tam przez jakieś pola. Do tego wszystkiego są to jakieś prywatne tereny. Więc nie wiedziałem, że tam nie będzie jakiegoś problemu. Nie chcę też tam ludziom sprawiać jakichś problemów, którzy sobie tam mieszkają. A okazuje się, że to jest po prostu właściwie takie ogólnodostępne i widać, że nie ma problemu, jak ktoś sobie chce przyjechać i pooglądać tego wieloryba. Przygoda odhaczona. I tyle. Jedziemy do domu.